ustalenie prawa uchwały zaszło. Uchwała projekt ustanowienia prawa uchwały Zarządu na Ziarce nr 199 pomane przez 2 podręcz 83 jednostka agencyjna Szczyturze. Merytoryczne wyrazy ustawy paragraf 1 opiniuje się pozytywnie. Ustanowienie prawa uchwały Zarządu na zabudowane nieruchomości oznaczone jako działka nr 199 pomane przez 2 podręcz 83 jednostka agencyjna Szczyturze położone przy ulicy Wolnej 115 na rzecz zespołu szkolno-przedszkolnego nr 8 w Krakowie, przeznaczenie na cele statutowe w związku z służbą Wydziału Skarbu Miasta UMK z 26 lipca 2012 roku. Paragraf drugi uchwały w treści z dniem podjęcia. Wyniki głosowania 5 za, 0 przeciw, 0 przeciw, opinia Zarządu 4 za, 1 głosem, opinia pozytywna. Uzasadnienie opiniuje się w związku z służbą Wydziału Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa. Proszę Państwa, chodzi o tytuł uporządkowanie został stworzony zespół szkolny, przedszkolny. Wcześniej nieruchomość była zatrwała w Zarządzie Szkoły Podstawowej nr 133. Więc po prostu ewidentnie sprawa porządkowana. Dziękuję bardzo. Dziękuję za wszystko. Trzeba dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby w tej kwestii zabrać głos? Nie mam zatem głosowanie. Ten projekt uchwały też kto jest za przyjęciem. Proszę powiedzieć. Dziękuję bardzo za radę. Podjęło to, szanowni Państwo, kolejny projekt uchwały w tejże komisji, tym razem przy sprzedaży działki nr 73 łamane przez 5, ale część działki 73 przez 4, panie przewodniczący. Merytoryczna regulacja sprawy, paragraf 1, opinię się pozytywnie. Sprzedaż działki nr 73 łamane przez 5 powierzchni 216 metrów kwadratowych oraz części działki nr 73 łamane przez 4 o powierzchni 1590 m2 w obręb 5 jednostka dziedzina w Podgórze położonej w Krakowie w związku z pismem Wydziału Skarbu Miasta i Karnia 15 lipca 2012 roku. Paragraf 2 uchwały w użycie dnia podjęcia. Wynik głosowania 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Opinia Zarządu 4 za, 1 głośnie, opinia pozytywna. Uzasadnienie opinii się w związku z pismem Wydziału Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa. Proszę Państwa, chodzi tutaj generalnie o zbycie działki, części działki na rzecz przy ulicy Falistej, na rzecz parafii rzymskokatolickiej na Świętszego Serca Pana Jezusa. No tam w tym terenie trudno, żeby realizować jakąś przedsięwzięcie na publiczne. Te działki w zasadzie do niczego innego niż na parking w tym miejscu. No, będzie trudno ją wykorzystać. Za to tą opinią jest również radny z tego okręgu, Pan Łukasz Bał. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Otwieram dyskusję. Panie przewodniczący, kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Na razie ja stosowną uchwałę, proszę Państwa, kolejny projekt uchwały Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa dotyczący sprzedaży części działki nr 125 przez 22. Obręb 75. Merytoryczna regulacja sprawy. Paragraf 1 opinii się pozytywnie. Sprzedaż części działki nr 125 łamane przez 22 o powierzchni około 1,3 a głonu w Krakowie, obręb 75. Jednostka agencyjna w Podgórze, celem poprawy warunków poprawienia nieruchomości sąsiedniej oznaczonej numer 217-4 o powierzchni 17,32 a razem z podpisem Wydziału Skarbu Miasta UMK dnia 28 września oraz 30 listopada 2012 roku. Wniosek ma. Paragraf 2. Uchwała dotyczy jednej podjęcia. Wynik głosowania 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Opinia Zarządu 4 za, 1 głośnie, opinia pozytywna. Uzasadnienie opinii Komisji Wydziału Skarbu Miasta w Urzędzie Miasta Krakowa. Proszę Państwa, chodzi o niewielkie działki na ulicy Podgórskiej Dynieckie. Jest to w zasadzie uporządkowanie terenu. Te działki są ogrodzone przez właściciela. Jest to, powiedziałbym, w środku lasu i tam też nie zrealizujemy żadnej innej inwestycji. Ocenia radnego z tego okręgu Pana Mieszkowa Głosowskiego jest również. Dziękuję. Dziękuję Panie Przewodniczący. Nie ma chętnych, poddajmy do głosowania ten projekt uchwały. Kto z Państwa jest za przyjęciem, proszę o podniesienie ręki. Teraz 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14. Kto jest przeciw? 0. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo.
Merytoryczna regulacja sprawy paragraf 1 opinie się pozytywnie przeniesienie figury Marki Polskiej Łaskawej z działki nr 54/4 obręb 12 jednostka administracyjna górze na działce nr 202 przed nr 22/4 obręb 12 jednostka administracyjna po górze w związku z systemem gminy spółka do dnia 21 listopada 2012 roku. Paragraf 2 uchwała się 3 dni podjęcia wyniki 0 przeciw 0 wstrzymujących się opinia w porządku 4 za 1 zgłośnie opinia pozytywna. Zasada proponowania istniejącego miejsca ustępowania figury i zaprzeczeń Rady Dzielnicy. Proszę Państwa, chodzi generalnie o przeniesienie figury położonej przy ulicy Czworokącie, ulica Barska Wierzchowa, Konopnicy, przeniesienie jej na północ, tutaj na działkę miejską. I mówiąc szczerze, po prostu to miejsce, które jest proponowane, inwestor, ponieważ chce realizować inwestycje, to będzie miejsce szczerze lepszym niż miejsce, to, w którym jest ona w chwili obecnej. W chwili obecnej jest koło wielkiego billboardu, ona ma być takie miejsce nieco lepiej eksponowane. Tutaj. Dobrze, proszę Państwa, otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Masz takie. Nie, widzę, proszę Państwa, to oddaję. Zgromadzenie za projekt uchwały, kto z Państwa jest za przyjęciem, proszę o podniesienie ręki. 15. Kto jest przeciw? 0. Kto się wstrzymał? 1. Dziękuję bardzo. Rada. Kolejny projekt uchwały Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa dotyczący udzielenia wskazów nowej dzielnicy ponadczasowego upoważnienia państwa. Uchwała w sprawie udzielenia założonej dzielnicy ponadczasowego upoważnienia do wydawania opinii w zakresie paragraf 4 punkt 5 generalnego dzielnicy wytłumaczonego dla sprawy paragraf 3 upoważnia się na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku w ramach dzielnicy wytłumaczonej do wydawania opinii w zakresie paragraf 4 punkt 5 generalnego 98. Paragraf 2 uchwała w pierwszej dniu podjęcia wyniku głosowania 7 za 0 przeciw 0 wstrzymujących się. Opinia zarządu 4 za 1 głośnie, opinia pozytywna. Uzasadnienie. Zgodnie z zarządzeniem nr 989 ma przez 2007 prezydenta miasta Krakowa z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie wydawania opinii wewnętrznych Federacji Dzielnic Krakowa dotyczących zamierzeń inwestycyjnych na etapie ustalania warunków zabudowy UZ, ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego ulicy P Rady Dzielnicy wydaje swoją opinię w formie uchwały. Rada Dzielnicy wydaje swoją opinię w formie uchwały najpóźniej w terminie 2 tygodni od daty otrzymania wniosku. Nie wydanie opinii w tym terminie jest szczególnie dalszego biegu sprawy i traktowane jest jako rezygnacja w ręce stanowiska sprawy. Sesje Rady Dzielnicy nie odbywają się 7-3 tygodnie. Praktyka pokazuje, że zdarzają się przypadki, w których Rada Dzielnicy nie ma możliwości podjęcia stosownej uchwały bez wskazania zarządu na terminie. Upoważnienie ma na celu umożliwienie wydania opinii przez Radę Dzielnicy po decyzji zarządu w rozsądny dla biegu sprawy sposób. Proszę Państwa, to jest po prostu przedłużenie na kolejny rok uchwały upoważniającej zarząd do podejmowania wyzetek. Ja osobiście uważam, że to się sprawdziło. Dzięki temu nie musimy na małą lety zwoływać sesji nadzwyczajnych. Tutaj opinie jest przekazywana przeze mnie przy konsultacji z radnym radnego okręgu, że komisja się nie zbiera w tym czasie. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Czy to jest oddanie zarządowi jakby całości, czy tylko w takich podrobnych sytuacjach, kiedy rzeczywiście komisja czy rada się zbiera? To tylko dotyczy opinii w sprawie WZT, czyli punktu paragraf 4, punkt 5 litera J, czyli same WZT, ustalenie warunków transportu. To samo, co już samo. No dobrze, to jest to samo, co mamy od marca, wtedy tą bodajże uchwałę, o ile dobrze pamiętam, podejmowaliśmy. Czyli jeżeli nie ma sesji w tym czasie, no to nie idzie to na sesję, tylko podejmuje to zarząd. O to właśnie chodziło. Tak tylko w obrachowych sytuacjach wkracza. A nie zawsze. Tak jak zawsze się konstatuje z oczywiście. Jeśli w ciągu 14 dni od wpłynięcia pisma nie odbywa się sesja, to wtedy zarząd podejmuje taką uchwałę, ponieważ Wydział Architektury nie respektuje pisma o przedłużenie sesji. Czyli nie może być wniosek, że zarząd zabierze jako radzie komisji pierwszej sesji. Dobra, proszę Państwa, że tu przyjmuje Krzysztof Gacejewski.
Woli wyjaśnienia, zarząd zawsze konsultuje to z panem przewodniczącym i z radnym miejscowym. Zawsze taka była praktyka od początku tego upoważnienia i tak jest do tej pory. Konsultacje natomiast są decyzje podejmie mamy dwa tygodnie na podjęcie. To inaczej, panie pierwszy, czy ma pan jakieś uwagi do działania tego systemu jak od marca do dnia dzisiejszego? Nie mam, tylko chciałbym to wyjaśnić po prostu, że zasadniczo. Polecam, że to jest zasadniczo. Czy ktoś serdecznie, czy ktoś tam sobie chciałby zabrać głos? Nie wiem, to jest głosowanie. Kto z państwa jest za przyjęciem, proszę podniesienie. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przechodzimy do projektu uchwały Komisji Infrastruktury.